Ciao a tutti, witajcie Mangiare Łewki. Ciao a tutti. Benvenuti al canale Mangiare Łewki. Tak jak Wam obiecałam, tak jak Tobie obiecałam, pokażę, jak danie je się na Wigilię, jedno z dań włoskich, czyli frittelle natalizie. Co to są frittelle? To są właśnie smażone. Dorsz, bakala, dorsz. Cavolo romano, czyli broccolo romanesco, tak wygląda, właśnie pojawił się w sklepach w Polsce, kupiłam niedawno, parę dni temu, teraz przed świętami, także jak spotkacie, to zobaczcie, on jest podobny do, znaczy z rodziny calafiora, bo to jest calafior, a to jest broccolo romanesco. Cavolo romano. I tak właśnie wygląda. I co teraz? Takie właśnie warzywka, czyli to pokroję na różyczki, wrzucę do wody, pogotuję tak gdzieś z 5 minut al dente i zrobię też ciasto do tych warzyw i do tego dorsza, czyli do bakala, i będę smażyć na oleju. I takie właśnie rzeczy, kochani, takie właśnie rzeczy jedzą Włosi przed kolacją. U nas je się śledzika, a oni to jedzą. Vero Alessandro, che voi mangiate queste cose? Sì. Zbieram się do przepisu. Ja po prostu teraz pokroję na takie mniejsze części, tego głąb wytnę. O, i teraz takie zrobię mniejsze różyczki. No i oczywiście, o, zobaczcie jak się fajnie to rozrywa na takie mniejsze. Ja będę gotować al dente w wodzie. Al dente znaczy po włosku napół twardo. I co? I muszą być właśnie po prostu muszą być al dente, żeby później je usmażyć. Zobaczcie, jaki piękny ten jest kawał. Ten cavolo romanesco. O, zobaczcie, jakie ma stożki. No, to jest coś pięknego. Nie wiem, nie ma chyba odpowiednika polskiego, jak się może nazywać. Pani, która sprzedawała mi w sklepie w Netto, jak poszłam kupować, powiem Pani jedno. No, nawet nie znała tego warzywka. Pierwszy raz się pojawiło w Polsce. Znaczy się tutaj w Stargardzie. I u niej w sklepie. I mówi tak, Boże, nawet nie mamy kodu. I poleciała druga ekspedientka szukać mi kodu. No, no to tutaj tego, no opłukam go i ten, i po prostu, o, i o, tutaj obecne, to może być takie, no musi być na pół twardo, dlatego, że po prostu później do ciasta wrzucimy. A, bardzo ważna rzecz. Jestem. Bardzo ważna rzecz. Wodę na ciasto wkładamy do lodówki. Musi być woda bardzo schłodzona. A jak nam się przypomni, to najlepiej do zamrażarki, bo ja właśnie teraz włożyłam do zamrażarki, zobaczyłam, że nie mam wody. Normalna woda mineralna musi być bardzo dobrze schłodzona. I później będziemy robić to właśnie, po włosku się nazywa pastella per fritto, a po polsku ciasto do smażenia tych warzyw. No to kontynuujemy. Ja to wszystko pokroję, umyję i ugotuję al dente. Gotujemy gdzieś tak z 5 minut. No i w sumie ugotowałam al dente 4-5 minut. Możecie również zblanszować, czyli kalafiora 3 minuty i wrzucamy do zimnej wody, żeby zahartować, tak jak ja teraz robię, a brokuła 2 minuty, ale ja gotowałam al dente, więc w sumie 4 minuty oba warzywka razem. I teraz zahartuję w zimnej wodzie i później będziemy smażyć w naszym cieście. Jeżeli woda zrobi się gorąca, to zmieniamy dotąd, aż będzie zimna. Po prostu muszą nam się zahartować warzywa. Teraz już wodę odcedziłam i przygotuję nasze ciasto do naszych warzyw i do dorsza. Patelnia będzie nam potrzebna taka głębsza, żeby wlać więcej oleju. Ja wlałam więcej niż pół litra oleju. Oleju rzepakowego. Kochani, tutaj przygotowuję ciasto na nasze warzywka. Dałam pół litra zimnej wody, szczyptę soli, rozpuściłam
i tutaj mam 400 gram mąki pszennej, wsypuję stopniowo, cały czas mieszam w tym samym kierunku, w ten sposób nie powstaną nam grudki. Mieszamy i wsypujemy stopniowo. I aż taka powstanie odpowiednia konsystencja. Ja już Wam pokażę zaraz. A olej na patelni jest pół litra oleju rzepakowego. Patelnię musimy mieć głęboką, jak powiedziałam. I teraz włączam gaz pod patelnią, to już będzie nam się grzał olej. To, co chciałam właśnie powiedzieć, że bardzo jest ważne, jak mieszamy. O, w ten sposób, tutaj przestawię tą michę i o, i tak mieszamy w jednym kierunku, aż nam się składniki połączą, energicznie mieszamy, żeby nie było grudek. Zobaczcie, jak pięknie mi wychodzi ta pastella. Po włosku ciasto to jest la pastella, ciasto do właśnie tych moich warzyw i do bacala, bacala dosz. No to dzisiaj mamy lekcję języka włoskiego. La pastella, ciasto, bacala, dorsz, broccolo romanesco, romano, czy tam romanesco, można i tak mówić. I cavolfiori, czyli kalafior. Broccolo romanesco, no nie wiem jak odpowiada po polsku. Chyba brokuł rzymski, chyba najlepiej tak. Ja myślę, że już prawie się zrobiła ta pastella. Zobaczcie, taka właśnie musi być. Nie może być za rzadka ani za gęsta. Odpowiednia. No. A tu jestem. W międzyczasie zrób subskrypcję. To na dole mojego kanału. Kup też gazetkę na miesiąc styczeń. 100 rad przepisy i diety, tam jest o mnie artykuł, dowie się, dlaczego gotuję po włosku i dlaczego mam kuchnię włoską. Tutaj jestem z mężem Włochem. No i co jeszcze jedno chciałam powiedzieć odnośnie ciasta, wracając do ciasta. Ciasto jest, zobaczcie, takie lejące, to wszystko zależy, sekret, a właśnie, sekret tkwi w tym cieście, żeby użyć zimnej wody, nie takiej normalnej temperatura ambiente, czyli temperatura pokojowa, tylko zimna z lodówki, albo jak nie mamy zimną, to stawiamy do zamrażarki. No i zaraz sprawdzimy, czy nasz olej jest gotowy. Kto wie, to wie, jak się sprawdza, a kto nie wie, to zaraz pokażę. Żeby sprawdzić, czy jest olej gotowy, to wsadzamy taką właśnie łyżkę drewnianą i patrzymy, czy jeżeli będzie koło łyżki takie czerwone, te bąbelki się robi, znaczy, że olej już jest gotowy, już się robi bąbelki. Ewentualnie wrzucamy albo listek bazylii, albo na przykład o kawałek kalafiora, brokoletty tego, kalafior. O, zobaczcie. O, i już się zaczyna robić. To znaczy, że już jest olej gotowy. Możemy na nim smażyć. A teraz co robimy? Do naszego ciasta najpierw wrzucę mojego dorsza, czyli bacala. Wrzucimy wszystkie kawałeczki. To wszystko ładnie zamieszamy. Mogę nawet tym zamieszać. Niech obtoczy się w naszym cieście. I teraz Wam pokażę, jak mamy wrzucać do naszego oleju. O, teraz już Wam pokazuję. Tu mam przygotowanego dorsza takimi właśnie szczypcami. O, wrzucamy na nasz olej i będziemy smażyć z jednej strony 2 minutki, 3, a później z drugiej. Trochę niech nam obleci z tego ciasta i po prostu wrzucamy na nasz olej. O, zobaczcie, tak, i wrzucamy. O, i tu jest właśnie sekret w tym wszystkim. I to jest właśnie słynne włoskie danie na Wigilię przed kolacją. Po prostu zamiast śledzika to oni jedzą te frittelle, natalicje, tak to się nazywają. Dzisiaj rozmawiałam z moją teściową i właśnie ona mówiła, że ona tak to robi wszystko. Oczywiście wszystko wyłożymy. Cały ten tutaj jeszcze położę.
To jest ulubione antipasto mojego męża. O, dobra. Nie za dużo, bo jeżeli tak za dużo znowu rzucimy, no to olej traci temperaturę i wtedy jest mniejsza temperatura do smażenia. O, zobaczcie, jak się pięknie smaży, przybliżę. Teraz przekręcamy na drugą stronę. Zobaczcie, jaka piękna to jest ta pastela, czyli to ciasto bielusieńkie. Oj, to wszystko przekręcamy na drugą stronę. I tak z minutę, dwie. Z drugiej strony tak samo smażymy dwie minutki. A te pływające rzeczy to zbierzemy taką właśnie tą łyżką cedzakową, dlatego żebyśmy nie mieli nieprzyjemnego zapachu i żeby to nam się nie paliło, jak będziemy smażyć następne kawałki bakala, czyli dorsza i później warzywka. A teraz to wszystko wyciągamy na talerz, na którym jest ręcznik kuchenny. Tak, wyciągnęłam wszystko, a teraz tak jak mówiłam, zbieram łyżką cedzakową wszystkie te drobne rzeczy, które nam wpadły do oleju z pasteli i wrzucamy następne. W międzyczasie, jak nam się robi bakala, to teraz wrzucimy też do naszego ciasta nasze warzywka, część, nie tak za dużo, bo musimy to zamieszać, no i dorzucimy do naszej patelni. I tak samo jak bakala, wrzucam nasze warzywka do patelni. Troszkę niech nam obleci to ciasto i wrzucamy wszystkie warzywka. Czyli cavolfiori e broccolo romanesco. Ok, o zobaczcie. Tak jak mówiłam, trochę nam musi odsieknąć ciasto i później wrzucamy na naszą patelnię. No jeszcze jednego wrzucę razem do tego dorsza. Ok. No i tak samo warzywka, kilka minut z jednej strony i z drugiej smażymy. Warzywka tak samo przekręcamy ze wszystkich stron, żeby się usmażyły. Dorsza już przekręciłam, czyli bakala. Kto zna język włoski, to wie, co mówi, a kto się uczy język włoski, więc dla niego to jest lekcja języka włoskiego. Poznaje nazwy. Ok, stiamo friggendo. Wyławiamy wszystko i wrzucamy następne warzywka. Jeszcze raz pokazuję, że warzywka wrzucam do ciasta, troszkę oblecić ciasto z warzywka i po prostu wrzucamy na gorący olej. O, tak pokazuję trochę, niech obcieknie, no ale ciasto musi być. Okej. Oj, rysło mi. Spadło mi. Dobra. Tutaj się tak smaży, ale Wam jeszcze pokażę tutaj te moje warzywka, że różyczki nie są takie duże. O, takie są. Także w sumie pamiętajmy, tutaj są te stożki tego broccolo romanesco, a różyczki o takie. I to wszystko do tego ciasta wrzucamy. I teraz to wszystko wrzucę i zamieszam. Niech się tak to wszystko w cieście zamoczy. No i będę smażyć tutaj, tak jak Wam pokazuję. Teraz będę przekręcać na drugą stronę. Po 2-3 minutach przekręcamy nasze warzywka. A rzeczy, które pływają na oleju, no to zbieramy. Za każdym razem, jak usmażymy, wyławiamy te wszystkie rzeczy. Się smaży już ostatnia porcja warzyw.
Ale raz mi zostało ciasto z tych moich, z tego mojego smażenia. No więc ja tutaj pokroiłam cukinię w takie słupeczki, jak widzicie. I marchewkę, tu jest cukinia, a tam jest marchewka. Wrzucę to wszystko do mojego ciasta, zamieszam i tak samo usmażę. Smażą nam się warzywka, jeszcze dorzucę. O, one są niegotowane, po prostu surowe, takie jak widzieliście, pokrojone. W ten sposób można wykorzystać nasze ciasto, które nam zostanie ze smażenia. I tak usmażyłam. W sumie nie usmażyłam wszystkiego, znaczy nie gotowałam całego brokułu, bo to byłoby za dużo. A dzisiaj jest niedziela, jutro zobaczycie ten filmik. Dzisiaj jest 22, jutro 23. Także to zostawiłam na Wigilię naprawdę. Będziemy to Wigilię jeść, ale dla Was zrobiłam ten filmik. I tak, tu jest ten dorsz bakala, a tu są moje te właśnie broccolo romanesco i cavolfiori, czyli brokuł rzymski i kalafior, ale że została mi, kochani, pastella, czyli ciasto, to można wykorzystać i wrzucić cukinię, tak jak powiedziałam, i marchewkę, i oni też to jedzą na Wigilię, czyli przed kolacją główną. A zaraz Wam powiem, jak wszystko smakuje. Od czego zacznę? Zacznę od bakala. A w ogóle to mój mąż mi mówi, że jak byli dziećmi, to podbiegali, jak mama smażyła, i tak rękoma brali i jedli. No więc ja też tak przy Was zjem. Bardzo pyszne. Tylko powiem Wam jedno. Gdyby było za mało soli, to zawsze sobie posólcie. Ja posoliłam wodę, ale moim zdaniem jest za mało soli, więc trzeba sobie wziąć tak troszkę posolić i dopiero konsumować. Zobaczcie, bardzo dobre. Jedno. Teraz chyba spróbuję tego cavolfiori i broccolo romanesco. No to taki mniejszy kawałek, żeby się nie udławiła. Spróbuję. Pyszny. Ale dobry. Vero, Alessandro, che ti piacciono queste cose? Bardzo dobre. No. Bardzo dobre. Molto buone. E zucchine, no, hai fatte vedere? Zaraz pokażę Wam zucchinia. Mówię Wam, że jest bardzo dobre, a teraz mam zjeść małego brokolo. To, co Wam pokazywałam, się pojawiło teraz w Polsce. Ale dobre. Powiem Wam jedno, naprawdę są przepyszne. Dawno nie jadłam tego broccolo romano. Oni się tym zajadają na Wigilię. Wigilię nie poszczą, ale jedzą postne rzeczy, bo nie jedzą mięsa, tylko jedzą ryby i warzywka. A teraz właśnie to nie było gotowane i przy Was będę próbować, bo to było normalnie pokrojone i do ciasta. Słuchajcie, jak chrupie, chrupiące jest, ale pyszne. Marcheweczkę teraz wezmę, taką małą. O, zobaczcie. A marcheweczka jest usmażona. No nic. Popiję. To by było na tyle, bo tak bardzo chciałam Wam to pokazać, także myślę, że załaduje się ten filmik na jutro i naprawdę przed Wigilią zobaczycie te wspaniałe moje rzeczy, które jedzą Włosi na Wigilię. I jeszcze Wam puszczę inny filmik, czyli zakończenie mojego piernika staropolskiego, dojrzewającego. Myślę, że się on załaduje, ten filmik, albo jutro, albo na Wigilię. Także nie wiem, bo to trochę trwa. No i co? Życzę Wam zdrowych i wesołych świąt, wszystkiego najlepszego, szczęścia i miłości. Bądźcie dla siebie dobrzy, kochajcie się nawzajem, oglądajcie również mnie
I zapraszam też do zakupu mojej wspaniałej gazetki, która ukazała się teraz, 19 grudnia, jest rok 2019 rok, a gazetka jest na styczeń 2020. To jest 100 rad, przepisy i diety. Jestem z mężem, z moją rodziną, tu są różne przepisy. No i co? Do zobaczenia, buon appetito. Wesołych świąt!